Cześć! Na dzisiejszy odcinek szczególnie zapraszamy Niski Babeczki. Dziś gościmy naszą klientkę Anię Płoszaj, dla której zakup motocykla był nie lada wyzwaniem. No i tak. Aniu, opowiedz nam, z czym wiązały się Twoje trudności przy wyborze motocykla i dlaczego? Po pierwsze, brak jakiegokolwiek wyboru. Jak się ma 1,57 m wzrostu, jakikolwiek motocykl, o którym gdzieś tam myślisz, jest za wysoki. A możliwość testowania motocykla obniżonego jest, znaczy 10 lat temu to było po prostu wyższa szkoła jazdy. Ja naprawdę bardzo długo szukałam motocykla. W końcu kupiłam motocykl chopera. Na początek jeździłam chopperem, bo to były niskie motocykle, ale po pierwszym wyjeździe gdzieś w dalszą trasę okazało się, że jak ty jedziesz chopperem, a towarzystwo jedzie adwenturami i oni mają tam po 130-140 koni, a ty 47 i wjeżdżasz w góry i jedynka, dwójka, oni cię odjeżdżają, a ty nie jesteś w stanie w ogóle nawet ich dogonić. Stwierdziłam, że muszę zmienić motocykl na coś bardziej turystycznego. No i zaczęły się poszukiwania. No i te poszukiwania wyglądały tak, że na oferty dwóch salonów motocyklowych czekam do dnia dzisiejszego, 10 lat. Na możliwość przymierzenia się do motocykla DV konkurencyjnej firmy czekam od 5 lat na wersję obniżoną. Nawet nie miałam takiej możliwości, żeby się przymierzyć do takiego motocykla. Przyjechałam do Was i z marszu było wszystko załatwione. Ja nie miałam możliwości testowania motocykla pierwszego, jaki kupiłam. Pierwszego miałam GS-a 700. Nie miałam możliwości testowania tego motocykla, ale był na serwisie u Was motocykl dziewczyny, która miała koło już obniżonego fabrycznie i tak dalej. I ja miałam możliwość do niego przysiąść, więc ja wiedziałam, co ja zamawiam. Że dam sobie po prostu najnormalniej w świecie z tym motocyklem radę. I tak się zaczęła przygoda z BMW. 700 GS, tak? To tak. Był twój pierwszy motocykl, czy coś jeszcze było wcześniej? Nie, wcześniej ja w ogóle zaczynałam na Hondzie Shadow. Czyli ten cruiser przed chwilką tutaj. Tak, potem miałam drugiego, miałam Triumph Amerykę. Świetny motocykl, ale tylko takiego do jazdy pokazowej, a nie do jazdy turystycznej, bo mimo tego, że wygodny, no za mało mocy, za duże gabaryty, za ciężki w manewrach i tak dalej, no to jednak sprawiało duże trudności. No i potem była właśnie 700, po 6 latach wymieniłam na 750 i jest cudowny. A jak zaczęła się twoja przygoda z motocyklem? Co cię popchnęło do tego hobby? Przerażenie w oczach w momencie, kiedy siadałam jako pasażer na plecaku. Bo u mnie się to zaczęło, motocykle w ogóle jednoślady, to już było za czasów dzieciństwa. No, początek lat 90. to gdzieś tam po wioskach, ja mieszkam do dzisiaj zresztą na wsi, po wioskach jeździło się komarami, rometami, ogarami, motorynki. I tego się nie traktowało w kontekście jakiegoś tam motocyklizmu. To po prostu był środek komunikacji. Szybciej się jechało komarkiem niż rowerem, więc no, tak to wyglądało. Potem poznałam mojego męża, który już miał Jawę TSK 350. No na początku lat 90. to było to już nie była WS-ka. Więc jeździliśmy właśnie, zaczęło się jeżdżenie właśnie na tą TS-ką. Jeździliśmy sobie razem, potem przyszły dzieci, mąż miał w międzyczasie wypadek. Nie, na szczęście jemu się nic nie stało, ale na 15 lat motocykl poszedł w odstawkę. Przez 15 lat gdzieś tam było, gdzieś tam się z tyłu głowy zawsze kotłowało, że kiedyś do tego wrócimy, że kiedyś sobie jakiś motocykl kupimy i tak dalej. W końcu na 40 urodziny kupiłam mężowi motocykl. No i się zaczęło. Świetny prezent. No tak, tylko że to był dla mnie strzał w kolano. Bo ja już siadając jako pasażer się strasznie spinam. Ja robiłam, jak on się składał do zakrętu, to ja robiłam przeciwwagę, żeby się nie przywrócić. No to wyobrażasz sobie, jak się jedzie z takim pasażerem? No, dokładnie. Mówić trudno. Więc było, idziesz robić prawko. No i tu jest długa historia z tym moim prawem jazdy. Powiedz. Zaczęło się to od tego, że wtedy, nie wiem jak jest dzisiaj na kursach, Gladius. Suzuki Gladius, tak, no niby niewysoki, lekki, fajny motocykl, tylko że dla mnie za wysoki, więc szkoła jazdy mi obniżyła motocykl, więc na lagach mi tam go obniżyli, więc jako tako dawałam radę, ale jak już poszłam na egzamin, okazało się, że egzaminacyjny nie jest obniżony,
podpierając się ledwo jedną nogą na paluszkach i wisząc praktycznie na tym motocyklu z jednej strony, ciężko jest nim manewrować. Tym bardziej, że wszyscy wiemy, jak te egzaminacyjne motocykle jeżdżą. To jest czasami tragedia, one są tak rozregulowane, ale to już tak. No i zdałam te prawo jazdy. 13 czerwca, w piątek, za 13 razem. Dla ciebie? Bardzo no, 13 jest bardzo szczęśliwym numerem dla mnie. Ja nie mam jakiejś tam ten. No i wtedy się zaczęła jazda. Odebrałam prawo jazdy. To była połowa, bo jakoś tam połowa lipca, początek lipca był, jak odebrałam prawo jazdy. I do 14 grudnia, bo pamiętam, że 14 grudnia odbyłam ostatnią jazdę już nowym motocyklem, żeby pokazać koleżance, że jaki mam ładny motocykl. Zrobiłam 14 200 km przez pół roku. Super wynik. Naprawdę. Ja jeździłam wszędzie. Ja wyjeżdżałam po bułki motocyklem. Sklep mam 5 minut drogi, ale ja robiłam na przykład 70 km, bo jechałam dookoła gdzieś tam przez wioski. Także to był taki właśnie pierwszy sezon, taki naprawdę ja motocyklem wjeżdżałam na podjazd i od razu go zawracałam, żeby on stał do wyjazdu. Żeby był gotowy już na kolejną przygodę. Tak, żeby był gotowy, po prostu będę musiała jechać po mleko do sklepu, to wsiądę na motocykl i pojadę. Wiemy, że bardzo dużo podróżujesz na motocyklu, oprócz tego, co przed chwilką tu opowiedziałaś, te przejazdy gdzieś dookoła Komina. Czy możesz nam opowiedzieć o swoich jakichś dłuższych wyprawach? Jakie miejsce udało ci się odwiedzić? Albo co do tej pory wzbudziło twój największy zachwyt? Może zacznę od tego, co wzbudziło mój największy zachwyt. Ja będę, mam nadzieję, że wieczną fanką Skandynawii. Norwegia rozłożyła mnie na łopatki. Tam jest po prostu przepięknie. Fakt faktem, byliśmy tam tylko raz przez 9 dni, non stop padał deszcz. Ja już się śmiałam, że między palcami mi błony wyrosną jak żaby, tak żebym mogła sobie pływać w tym. Miałam wszystko przemoczone. Ale te widoki, te drogi, to jest po prostu coś niesamowitego. Ja mam wrażenie, że w Norwegii jest zawarte wszystko to, co inni podziwiają na całym świecie. Tam tylko może słońca nie ma. Właśnie. Ale to jest naprawdę bardzo mały minus, brak słońca tam, że o tym pada deszcz, naprawdę można. Myśmy w Norwegii byliśmy w 2016 roku, ja kompletnie byłam nieprzygotowana na warunki pogodowe, jakie mnie tam zastaną. Ja byłam świadoma tego, że będzie padać, ale nie, że będzie padać non stop. Więc nawet odzież tą przeciwdeszczową, którą mieliśmy, to też nie była taka odzież stricte motocyklowa, stricte taka gdzieś tam kupione w jakimś sklepie przeciwdeszczowy kombinezon i to się założyło. No i tu podwiewa, tam podwiewa, tu przecieka. I tak człowiek jechał te 9 dni w deszczu, ale Norwegia jest po prostu zachwycająca. No i drugi raz byliśmy w zeszłym roku w Rumunii i teraz powiem wam szczerze, że Rumunia jest najpiękniejszym krajem do jeżdżenia na motocyklu. Naprawdę, tam mentalność tych ludzi, to jak oni są bardzo pozytywnie nastawieni w ogóle do turystów. Przepiękne drogi, przepiękne krajobrazy i coś, co mnie w tym roku, w zeszłym roku jakby zachwyciło po prostu na amen. Wyobrażasz sobie mieszankę zapachu lipy i asfaltu? Brzmi jak... Cudownie. Lato. Ja zapraszam do Rumunii, tam wszędzie pachniało lipą, a na drogach pachniało lipą i asfaltem. To jest po prostu niesamowite było. Dalekie i długie podróże równa się duży bagaż. Według stereotypów kobiecie trudniej jest się spakować i szczególnie w tak ograniczonej przestrzeni, jaką oferuje motocykl. Powiedz, jak to wygląda w twoim przypadku? Jak sobie radzisz z tą przeszkodą? Po pierwsze, to nie jest stereotyp, tylko tak jest naprawdę. Fajnie jest, jak znasz swój kierunek docelowy i wiesz, że spędzisz na przykład tydzień jeżdżąc wśród wybrzeży ciepłych mórz. No to potrzebujesz sukienki, stroju, klapek, jakieś paero, ręcznik i dziękuję bardzo, ewentualnie jakiś sweterek na wieczór. Gorzej jest w momencie, kiedy jedziesz i nie wiesz, gdzie będziesz. Czy będziesz na kempingu rozpalać ognisko i siedzieć na przykład raptownie w górach w temperaturze tam plus 3, plus 4 stopnie, potrzebny ci dres, coś cieplejszego. Czy wylądujesz właśnie gdzieś w jakimś hotelu nad morzem, będziesz się byczyć na plaży. No trzeba zapakować na motocykl wtedy wszystko.
i sukienkę, i strój kąpielowy, i dres, i jakąś kurtkę przeciwwiatrową, przeciwdeszczową, i buty ciepłe, i jakieś sandałki. Ewentualnie, jak cię spotka deszcz po drodze, drugie buty motocyklowe, bo to ci na przykład mogą przemoknąć. Ja jestem w tej dobrej sytuacji, że w większości podróży, większość podróży odbywam wspólnie z mężem. On ma też dosyć pakowny motocykl. Ja oprócz dużych kufrów do motocykla mam jeszcze taką dużą torbę na siedzenie, do której też pakuję swoje rzeczy. Zdarza się, że niektóre rzeczy pakuję również do motocykla mojego męża, bo on aż tak nie potrzebuje. Ale prawdą jest też, że nauczyłam się w ciągu tych ostatnich kilku lat pakować, z wyprzedzeniem, na przykład 2-3 dni. Te torby stoją i ja co jakiś czas coś z nich wyciągam. Bo pakuję wszystko, co mi się niby przyda, a potem się okazuje, że jednak nie potrzebuję 10 koszulek, 3 sukienek i 5 par spodni. Więc to gdzieś tam... Ja wiem, pakując się, że ja tego nie będę potrzebowała. Ale pakuję, bo może się przyda, tak? Więc te 2 dni wcześniej to jest tak fajnie, że największym problemem jest pakowanie tak naprawdę kosmetyków, bo jadąc na tydzień czasu, te małe, podróżne buteleczki w zupełności wystarczają, ale jadąc na 2 tygodnie, już te buteleczki mogą tak nie za bardzo wystarczyć, jeśli chodzi o szampon do włosów, takie rzeczy. Więc się bierze te duże opakowania albo po 2 buteleczki tego, to już jest... Trochę miejsca to zajmuje. No i najwięcej miejsca na motocyklu to szczerze mówiąc zajmują buty. Bo nawet jeżeli weźmie się sandały, obuwie sportowe, klapki i drugie buty motocyklowe, to tak naprawdę jest pół jednego kufra. Pół. Myślałam, że właśnie gdzieś już pójdziemy w to, że ten kufer prawie, że będzie pełny. Sam. Nie, już szpilek nie biorę. Już ze szpilek się wyleptowałam. Nie. To jest taka podstawa. Klapki, żeby były na plaży na przykład albo pod prysznic, buty sportowe. Albo na przykład jak jedziesz gdzieś, gdzie są do zwiedzania góry, to jeszcze przydałoby się jakieś buty trekkingowe. Ale jest fajne rozwiązanie, bo można wziąć drugie buty motocyklowe, które nie są takie stricte, bo ja jeżdżę w takich stricte wysokich butach jakichś tam motocyklowych, ale można sobie wziąć takie do jazdy miejskiej i one już się w góry też w zupełności nadają. Czyli można jakoś tam ograniczyć ten bagaż, ale to myślę, że to jest kwestia po prostu doświadczenia i umiejętności zrezygnowania z niektórych rzeczy. No nie musisz codziennie występować w innej sukience, w innych butach, z inną torebką, tak? Jasne. Tym bardziej, że czasami wychodzi na to, że wylądujesz o godzinie 22 na kempingu. Jedyne co robisz, to idziesz się wykąpać, kładziesz się spać w tym namiociku swoim. Tam raczej nikt cię nie ogląda. Nie ma rewi mody. Nie ma rewi mody. To jest chyba najfajniejsze. Okay. A twoja najciekawsza motocyklowa przygoda? Ciężko wybrać. Szczerze mówiąc, bo tego było bardzo dużo. Pierwszą przygodą to było zdanie egzaminu. To było chyba najtrudniejsze ze wszystkiego. Fajne też było takie przeżycie, jak wracaliśmy, byliśmy taką większą grupą na 8 osób na Chorwacji. Wracaliśmy z Chorwacji, już ostatniego dnia wyjeżdżaliśmy. I na autostradzie kolega strzyłam opona. Na autostradzie, więc na szczęście nikomu się nic nie stało, więc to jest najważniejsze z tego wszystkiego. I tutaj do wszystkich, assistance jest podstawą, bo naprawdę to jak została nam szybko zorganizowana pomoc, laweta i tak dalej, to jest po prostu mistrzostwo świata. W ciągu tam niespełna 2 godzin motocykl był na warsztacie. Okazało się, że warsztat, jedyny najbliższy do nas motocyklowy, mieścił się na terenie prywatnej posesji. Więc całą watachą wjechaliśmy na tę prywatną posesję za tym motocyklem na lawecie i okazało się, że najbliżej opona do tego motocykla jest w Zagrzebiu. No to jest 350 km w jedną stronę, więc to jest kawał drogi do przejechania, więc właściciel tego warsztatu z chłopakiem, który uszkodził motocykl, wsiadł w samochód, pojechał do Zagrzebia po tą oponę, a my zostaliśmy cudownie ugoszczeni przez jego babcię, której on wytłumaczył, o co chodzi. Ona od razu zarządziła stół, rozstawili, napoje postawione, od razu nam pokazała, tu macie sad, możecie sobie odpocząć, tu są ławeczki. Spędziliśmy tam 7 bitych godzin. I naprawdę oprócz tego chłopaka tam po angielsku mało kto rozmawiał. My chorwackiego nie znamy, oni polskiego też tak raczej nie za bardzo. Więc a rozmowa się kleiła i to było najdziwniejsze, że tak naprawdę babcia nam opowiada historię swojej rodziny, gdzie gdzieś tam przez 5., przez 10. rozumieliśmy, o co jej chodzi, ale było cudownie. To było fajne 7 godzin, takie
Przerywnik w podróży, ale naprawdę cudowny przerywnik. Klimat i rozmowy. Tak. To jest to, co też siebie tutaj rozumiem. No. Bardzo. I to jest fajne, że i... nakręca do tego podróżowania. Ale te naprawy, bo tak naprawdę ja przez te 10 lat jeżdżenia motocyklem nie spotkałam się z żadnymi takimi bardziej... Mnie spotykają właśnie takie fajne rzeczy gdzieś tam, nie wiem, podjeżdżamy gdzieś na jakiś kemping, okazuje się, że jest tak grząsko, że mój motocykl, mąż ma szeroką stopkę, ja mam wąską, więc nie miałam żadnej podkładki, żeby podłożyć, motocykl mi się przewraca, to gdzieś jakiś tam inny kierowca motocykla wyciąga podkładkę ze swojego motocykla, daje mi sobie, gniecie jakieś tam puszki, podkłada pod ten, żeby mój motocykl stał, jego motocykl stoi i to jest... Takie rzeczy się po prostu normalnie dzieją. Jak wyglądają twoje plany motocyklowe na ten sezon? Gdzie się wybieracie? Ha! Ten sezon chcielibyśmy zaliczyć Nordkap przez Finlandię. Powrót na Skandynawię z powrotem. No to jest kierunek nasz stały podróży, bo my zaczynamy sezon od... Znaczy zaczynamy sezon. Staramy się na początku i na końcu sezonu jechać, płynąć sobie do Szwecji. I tam zawsze jakiś weekendik w Szwecji. Uwielbiam jeździć po Szwecji. Szwecja jest idealnym krajem dla motocyklistów. To jest chyba jedyne miejsce, gdzie zjeżdżając z promu wyłącza się myślenie za innych, bo motocyklista niestety myśli za siebie i myśli za innych na drodze. A w Szwecji wszyscy myślą za ciebie, więc możesz sobie takiego troszeczkę luzu wrzucić, bo tam się naprawdę jeździ bardzo bezpiecznie. Na zakończenie najważniejsze. Jakie masz porady dla dziewczyn, które dopiero co chcą zacząć swoją przygodę z motocyklem? I szczególnie dla tych niskich dziewczyn, które marzenia o jeździe często odkładają albo po prostu z nich rezygnują. Pierwsze najważniejsze, nie rezygnować. Gdybym ja się poddała w momencie, kiedy nie udawało mi się zdawać kolejnego egzaminu, to ja bym dzisiaj nie jeździła motocyklem, nie przeżyłabym tylu fajnych przygód, nie odwiedziła tylu fajnych miejsc. Nie poznała tylu świetnych ludzi, bo dzięki temu poznałam naprawdę mnóstwo fajnych ludzi i no, nie oszukujmy się, pasja łączy. Można kogoś prywatnie gdzieś tam nie lubić, ale na motocyklu to jest zupełnie co innego. No ale w każdym bądź razie, po pierwsze nie rezygnować, próbować tak naprawdę do upadłego, aż się osiągnie ten cel. Jeśli chodzi o motocykle dla niskich kobiet, zgłoście się do Werki, Werka coś znajdzie, proste. To jest ten, nie naprawdę, jest, teraz już jest tyle możliwości. To nie, jak ja zaczynałam 10 lat temu, te niskie motocykle to no, zostawały tam, nie wiem, no, jakieś chopery, zostawały jakieś SV-ki, tak, bo te SV-ki też były jakieś tam czy Suzuki, czy Hondy, te 500-ki, czy tam 600-ki były dosyć niskie i dawały nawet dużą możliwość obniżania tego. Zawsze się coś znajdzie. Teraz jest coraz więcej tych motocykli, chociaż jeśli chodzi o przymiarkę i testowanie, to też jest dosyć utrudnione. Ja osobiście mogę zaproponować, jak któraś dziewczyna chciałaby, nie wiem, spróbować przysiąść się do GS-a 750 obniżonej. Tutaj w BMW mają kontakt do mnie. Naprawdę, możecie zadzwonić, napisać, umówić się. Gdzieś tam ja podjadę, czy wy podjedziecie i się przymierzyć do motocyklu. No ja nie mówię, że każda musi za każdym razem wsiadać i nim jeździć, ale usiąść i zobaczyć, czy się czujesz pewnie na tym motocyklu, to jest chyba najbardziej podstawowa rzecz. Bo dla większości, w ogóle dla większości dziewczyn chyba pewność takiego... Komfortu pełnej stopy na podłożu. Dokładnie. To zauważyłam w wielu rozmowach tutaj z dziewczynami. Tak, to jest że musisz ważne. Się oprzeć pełną stopą. Dziewczyny, ja dotykam palcami. Ja się nigdy nie podparłam na motocyklu pełną stopą. Bo albo jest ten motocykl za wysoki, albo ma za szerokie siedzenie. Już mi nie starczy tej nogi. Ale pewność, że ja jestem w stanie siąść na niego, go wyprostować. Jak go wyprostuję, to ja już na nim pojadę. Bo najgorsze jest po prostu go podnieść z tej stopki, bo jak masz za krótkie nogi i nie jesteś w stanie go podnieść ze stopki, to no raczej nie pojedziesz. No, stopki się nie składają automatycznie jeszcze. 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 Chociaż to jest przyszłość. Bardzo dziękuję za dzisiejszą tutaj rozmowę, za fajnie. Udzielenie dużej odłóż kartki.
Te kartki cię za bardzo stresują chyba. No, chyba też, żeby się trzymać bardzo tutaj kurczowo no, tego. No, myślę, że tak, chyba to tak nie do końca tak chodzi, żeby się kurczowo tak trzymać scenariusza. I o to chodzi w moich wyjazdach. Żeby obrać cel i nie trzymać się kurczowo scenariusz. Bo to nie no, da. No, dobrze. No, nie, no bo to jest plan. Bez planu, z jakimś tam minimalnym założeniem, bo wtedy dzieją się najfajniejsze rzeczy. Jak sobie wieczorem gdzieś tam przy lampce wina planujesz kolejny etap podróży i albo na przykład przeglądasz gdzieś tam social media i wyskakuje ci, że ktoś ci poleci, Boże, za 300 kilometrów masz, jedź tam, zobacz to. I naprawdę dojeżdżasz do takich miejsc, że stajesz i ci szczęka wpada. Czyli warto też posłuchać, co ktoś ma innego jeszcze do tak zaoferowania, do zaproponowania, jakieś inne miejsce i wtedy też potrafisz zmienić to. To no oczywiście. I dlatego najfajniejsze jest to, że ja nie planuję, ja na przykład w tym roku chcę jechać na tą Finlandię, zaliczyć ten Nordkap w końcu, ale czy ja tam dojadę, to ja nie wiem, bo może mi się po wiosce Mikołaja tak spodoba, że ja chcę tam zostać z 3 dni. Nie wiem. Po prostu jest plan. Ale to jest na tej zasadzie, że chcemy, ale nie musimy. Po prostu w ciągu tych 2 tygodni musimy się wyrobić, żeby wrócić do domu. To wszystko. Okay. A gdzie dojedziemy? Gdzie nas poniesie? Gdzie nas poniesie, to tego nie wiem. Na pewno na północ w tym roku. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę, za podzielenie się swoją dużą wiedzą w kwestii wycieczek, w kwestii niskich motocykli i tego, w jaki sposób tutaj doradzić dziewczynom, w którą stronę pójść i jak odnaleźć swój wymarzony motocykl. A Was zapraszamy do śledzenia naszych sociali, będziemy tam udostępniać kolejne odcinki. Dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę jeszcze raz. Miło było. Do zobaczenia. Cześć. Pa.